Pomóż Dręgom dokończyć średniowieczny gród. Zasil zbiórkę i zobacz, jak powstaje kolejny fragment walisady. Znamy już finalistów konkursu na najlepszy raciborski biznesplan. Kiedy finał? Zuzanna Schroeder, witam serdecznie w RTK i zapraszam na program. To może być jedna z największych atrakcji turystycznych Raciborza, bo w planie jest nie tylko rozbudowa grodu, ale również regularne warsztaty, pikniki, lekcje historyczne czy nawet półkolonie. Obecnie Dręgowie z nadgórnej Odry, do których zagląda coraz więcej ogólnopolskich mediów, zabrali się za ogrodzenie, które to wyjątkowe miejsce będzie chronić przed intruzami. Zatem jeśli uważacie, że naszych sympatycznych i pełnych pasji wikingów warto w tych planach wesprzeć, po materiale odsyłamy Was do portalu pomagam.pl. Tymczasowy, zabezpieczający teren budowy płot już stoi, bo za około 2 tygodnie rozpoczną się tu prace nad kolejnym fragmentem palisady, która otoczy wymyślony i konsekwentnie urzeczywistniany przez Dręgów z nadgórnej Odry średniowieczny gród. Zebraliśmy tyle pieniążków, żeby kupić pierwszą partię drzewa. To jest 1/5 tego drzewa, które potrzebujemy, żeby ta palisada powstała. Już sobie obliczyliśmy, że to jest około 35 metrów i patrząc na tą palisadę, wchodząc do naszego grodu, to będzie od tej istniejącej bramy na prawo jakieś 35 metrów, czyli w zasadzie już idziemy w kierunku ulicy Markowickiej. I jeszcze nawet damy radę się zawinąć. Także będzie to już bardzo widoczne. Myślę, że po nowym roku będziemy finiszować. Ale żeby do tego doszło, raciborskiej drużynie Słowian i Wikingów nie wystarczy tylko siła ich pasji i rąk. Na realizację tych planów potrzebne są fundusze i każdy z nas może się do nich dołożyć, wpłacając trochę grosza na portalu pomagam.pl. Większość tych prac wykonujemy sami. Staramy się omijać wszelkiego typu firmy, wszelkiego typu przetargi. Wolimy to zrobić sami. No i też sami zbieramy te pieniądze. Darczyńców mamy mnóstwo, również ze społeczności odtwórstwa historycznego. Ludzie nas wspomagają właśnie na pomagam.pl. No i takie informacje, zdradzę troszeczkę tajemnicy, że są takie drużyny, które chciałyby tutaj w Raciborzu wybudować swoją chatę na raciborskim grodzie. Więc liczymy na to, że to się naprawdę rozwinie. Dręgom można pomóc jeszcze w inny sposób. Jeżeli dodatkowo lubicie poezję, która jak przekonują jest idealna na czas długich jesienno-zimowych wieczorów, to złotówki wydane na tą właśnie cegiełkę również przełożą się na potrzebne do rozbudowy drewno. Jest to wspaniały tomik wierszy wydanych przez naszego przyjaciela drużynnika Thorsteina, czyli Piotrka Widerińskiego. Tomik, myślę, on sam o tym opowie, ale tomik inspirowany nordycką mitologią. W sierpniu, gdy mieliśmy piknik historyczny, przyszła mi taka myśl, że czas napisać coś dla drużyny. Czyli powstał tomik, który opowiada o bogach. Czy są wszyscy bogowie zawarci? Jest 44 bogów, i pomniejszych, i tych większych bogów. Nie jest to cała gama bogów, jest wielu zapomnianych bogów, o wielu bogach, o których się nie mówi. Część z tych bogów też jest w tym tomiku poruszona. Jest to tak naprawdę inicjatywa twórcza. Niektóre z tych poematów mówią o samych bogach, ale niektóre są tylko nawiązaniem do tych bogów. To trzeba po prostu poczuć. Poczuć realia wczesnego średniowiecza to też główny cel całego przedsięwzięcia, dlatego obok zbudowanej już bramy, wiaty oraz średniowiecznej chaty wciąż nie brakuje pomysłów na więcej. W przyszłości Dręgowie chcą tu postawić m.in. kuźnię, tor łuczniczy, chatę garncarza, studnie czy tradycyjny piec chlebowy. A to nie wszystko. Naszym marzeniem jest, żeby to był gród sprzed 1000 lat, naprawdę też funkcjonalny, nie tylko jako skansen, gdzie można tylko oglądać z daleka, ale chcielibyśmy organizować tutaj różnego typu szkolenia, warsztaty, półkolonie, kolonie. Chcielibyśmy, żeby docelowo to naprawdę tętniło życiem co weekend, żeby raciborzanie mogli skorzystać co weekend z szerokiej oferty, którą my na pewno przygotujemy, przedstawimy. Oczywiście nie zabraknie też sztandarowych wydarzeń, które mają szczególnie promować to miejsce. Jednym z nich jest niezwykle popularny Raciborski Festiwal Średniowieczny, którego 11. edycja już planowana jest na czerwiec przyszłego roku. Drugim natomiast z pewnością będzie zorganizowana po raz pierwszy 2 miesiące temu Furia Wojów, czyli jedyny w swoim rodzaju bieg z przeszkodami, który częściowo odbywał się także w Arboretum Bramy Morawskiej. Robiło to na ludziach olbrzymie wrażenie, szczególnie ten, w zasadzie to było kilka kilometrów biegu po Arboretum z różnymi przeszkodami i każda z tych przeszkód miała aspekt historyczny.
zahaczający o średniowiecze, o wikingów, o Słowian, czyli tych, których my odtwarzamy. Natomiast wielkie wrażenie robiła przeszkoda, którą nazwano spotkanie z Odynem, czy tak zwana przeszkoda Odyn. Zresztą posąg Odyna stał przy tej przeszkodzie. Bardzo mało osób zdołało tą przeszkodę pokonać, no ale kto przebiegł już przez tą bramę, to już był zwycięzcą. Mam nadzieję, że uda nam się razem z Raciborkami i kilkoma innymi przyjaciółmi zorganizować drugą edycję Furii Wojów, ponieważ już są pytania, już są pewne propozycje, jeżeli chodzi o rozbudowę tego biegu i kolejne ciekawe przeszkody. Dodajmy, że pierwszy etap budowy grodu był również możliwy dzięki środkom pozyskanym z budżetu obywatelskiego, ale wsparcie miasta wciąż jest mile widziane, zwłaszcza, że na tej wabiących turystów atrakcji Racibórz naprawdę może wiele zyskać, a warunki do tego nie mogą być lepsze. Lokalizacja jest niesamowita, bo jest wielki parking, to jest wejście do Arboretum Bramy Morawskiej, jest mini zoo, jest ten wspaniały ogród, jest basen po drugiej stronie, są domki, a my pomiędzy tym. Czyli Raciborski Gród mógłby stać się naprawdę wielką atrakcją turystyczną i tak naprawdę nie idziemy w stronę kultury de facto, ale kultury głównie powiązanej z turystyką. Zresztą nasza akcja Postaw na turystykę to był właśnie wielki sukces projektu obywatelskiego. Tymczasem zachęcamy do zbiórki. Liczy się każdy grosz, więc ten, kto dopinguje inicjatywie, jaką jest średniowieczny gród w Raciborzu, niech dołączy do grona tych, którzy mają realny wpływ na jej realizację. To coroczny punkt programu zwieńczający każdy sezon Raciborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Konkurs na najlepszy raciborski biznesplan jest okazją do zdobycia 5000 zł i promocji swojego pomysłu na własną działalność. Tegoroczna edycja właśnie zbliża się do finału i o szczegółach w materiale. Oto zdjęcia z ubiegłorocznego finału, który tradycyjnie odbywał się z udziałem wszystkich kandydatów, zaproszonej publiczności oraz komisji jurorskiej, oceniającej każdy z prezentowanych biznesplanów. W tym roku na taką formułę epidemia nie pozwoli, więc rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w sieci, a dokładnie 10 grudnia o godzinie 17:30. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć ten finał, posłuchać prezentacji autorów biznesplanów, to najlepiej, aby znalazł stosowny link na stronie przedsiębiorczeraciborz.pl. Online również sprawdzano zgłoszone biznesplany pod względem formalnym i do ścisłego finału zakwalifikowały się 4, począwszy od firmy produkującej ekologiczne środki czystości i platformy internetowej z wynajmem samochodów. Trzeci pomysł związany jest z produkcją nośników reklamowych i systemem dystrybucji reklamy poprzez monitory, poprzez urządzenia wyświetlające reklamę, które miałyby być instalowane na przykład w witrynach sklepowych i ułatwiałyby zarządzanie treścią reklamową. Czwarty pomysł wiąże się z wprowadzeniem technik zdalnej edukacji w zakresie nauki tańca. Co ważne, konkurs, w którym można wygrać 5000 zł oraz w tym roku także dodatkowe nagrody rzeczowe, realnie przekłada się na liczbę młodych raciborskich biznesmenów. Jednym z takich sztandarowych przykładów jest Bar Mix, czyli automatyczny barman, laureat konkursu, który prowadzi działalność, prowadzi spółkę i sprzedaje swój produkt. Innym przykładem jest Julia Parzonka, która też wygrała konkurs i też z powodzeniem działa w tym obszarze pomysłu biznesowego, który zaprezentowała, czyli zajmuje się tak zwanym sketchnotingiem. Warto więc już teraz, a okres izolacji może sprzyjać takim pomysłom, zastanowić się nad swoją zawodową drogą i zacząć tak, jak dotychczasowi finaliści. Wielu przedsiębiorców boryka się obecnie z problemami. Wydaje mi się, że więcej osób zastanawia się nad zamknięciem działalności niż nad otwarciem nowego biznesu obecnie. Natomiast liczymy na to, że w przyszłym roku ten trend się odwróci i zachęcamy do tego, aby uczestniczyć w przyszłym roku w naszym konkursie i zapraszamy też do inkubatora przedsiębiorczości po doradztwo, na szkolenia i wsparcie związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Oczywiście inkubator również działa teraz wyłącznie zdalnie, więc każde organizowane szkolenia dostępne są w internecie, a wszelkie inne doradztwo udzielane jest telefonicznie.
Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda, krwi nie da się wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu przyjemnego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.